Na konferencji prasowej zaznaczyliśmy, Robert zaznaczył, że jedziemy na zmianę, jedziemy po prostu w miarę swoich możliwości, umiejętności. Wiadomo było, że na najtrudniejszych odcinkach, czyli Piach, którego nie znaliśmy, a to był Piach dziwny bardzo w Ameryce Południowej, będę prowadził i tak było. Na wszystkich odcinkach ciężkich, na których trzeba było dużo umiejętności technicznych i nie radziły sobie z tymi odcinkami bardzo doświadczone załogi, prowadziłem. No, w takim razie kompatybilna bardzo załoga z Was, tak? No wiesz, ja jeżdżę tak Dakary od początku. Każdy mój Dakar był Dakarem, na którym nie miałem roli jakby takiej stricte, czyli nie byłem ani pilotem, ani kierowcą. Zamieniałem się, przez 4 Dakary prowadziłem to auto, także w tym miało być podobnie i było. Nawet był wynik, były też takie odcinki, na których próbowaliśmy zobaczyć, co ten samochód może i jak daleko można wbić się w tą klasyfikację. Okazało się, że można przyjechać na odcinku około 20 miejsca i to jest chyba dobry wynik, bo nawet nie podejrzewałem, że czymś takim, co 10 lat temu wygrywało Dakar, można ujechać aż tak wysoko. Jakiś najpiękniejszy moment podczas tego rajdu? Najpiękniejszy moment podczas tego rajdu, meta jest zawsze najpiękniejszym momentem, ale były też takie momenty, kiedy wiadomo było, że jakoś tak pewnie jedziemy. Dobrze, zawsze jest, powiem, kiedy jest najpiękniejszy moment. Wtedy, kiedy człowiek się z trudnej sytuacji wychodzi na prostą. I mieliśmy taki moment, kiedy wpadliśmy na jakąś taką kupę kamieni bardzo wysoką i stanęła nam skrzynia biegów, zablokowała się na wstecznym. No i wyglądało to bardzo poważnie. Rozebraliśmy tą skrzynkę, zajęło nam to 40 minut. Zobaczyliśmy na półce skalnej zbliżającego się Kamaza. Robert krzyknął, że trzeba chyba odjeżdżać. Zabiliśmy pierwszy bieg, drugi. To auto zaczęło jechać, bo nic gorszego chyba nie może spotkać zawodnika niż jakiś taki najazd Kamazów na plecy na wąskich półkach skalnych. Udało nam się uciec, 40 km uciekaliśmy przed pędzącymi Kamazami po tych wąskich półkach. Przejechaliśmy przed nimi do mety i to był taki naprawdę fajny moment, kiedy no wreszcie przed czymś poważnym trzeba było uciekać. Wszyscy zawodnicy zgodnie powtarzają, że rajd Dakar powinien wrócić do Afryki. Wcześniej, w momencie, kiedy z niej zniknął i przeniósł się do Ameryki Południowej, też wszyscy byli zachwyceni. Wam wszystko jedno jest, gdzie jeździcie? Jak to jest tak naprawdę? Ja dzisiaj powiedziałem, że wszystko jedno z takim naciskiem na Afrykę. Chciałbym, żeby wrócił rajd do Afryki. Niemniej jednak uważam, że od czasu do czasu powinny być prowadzone takie doświadczenia, jak te ostatnie 2 lata, ponieważ ten Dakar nie odbiegał niczym w swojej trudności do tych, które znam z Afryki. Myślę, że jeszcze są takie kierunki, w które warto zainwestować, czyli na przykład Rosja, czy południe, Kazachstan, gdzieś tam te republiki były rosyjskie, Mongolia. Naprawdę miejsca godne polecenia. Jeździliśmy tam w rajdach, odbywał się tam Puchar Świata, rajd Transsyberia. I to jest miejsce też, w którym można zacny rajd zrobić, który będzie podobny do tego, który mamy w Afryce, takiego klasyku. Już chwilę odpoczęliście, co teraz, bo do Dakaru 2011 prawie rok. Wiesz, ja do zeszłego, jeszcze 2 dni temu tego odpoczynku w ogóle nie było, jechałem cały czas. Każdy sen zaczynał się początkiem odcinka specjalnego, z kłopotami najczęściej. Wczoraj miałem taką noc, którą przespałem całą i przedwczoraj połowę, a tak to każdego dnia walka, to paliwa mi brakowało, to jakąś robotę z Rafałem Sonikiem wykonywałem, czyli przeciągaliśmy się nawzajem, to też z Rafałem Martonem jakiś knuliśmy tam spiski, jak tu przejechać kolejny odcinek i tak naprawdę każde przymknięte oko to dalej odcinek specjalny. W tej chwili już chyba jest to ten moment, kiedy organizm odpuścił, normalnie śpię, no ale temperatury tutaj nie pomagają nam się zaklimatyzować. Minus 30, a ta kama dawała nam temperatury 50 kilka stopni. Co dalej? Dalej. Pewnie powiem to samo, co moi koledzy. Kolejny Dakar. Oczywiście pakujemy się zawsze, rokrocznie. W tej chwili trudno powiedzieć. Budżety się kształtują gdzieś tam w marcu, kwietniu. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś, kto skończył Dakar w Polsce, już miał budżet na kolejny. Także czekamy na propozycje. Być może, że my jesteśmy w komfortowej sytuacji. Mamy doświadczenie i tak naprawdę za każdym razem to doświadczenie możemy jakoś sprzedać. Mówię o sobie, Rafale, Rafał Marton, czy Grzesiek Baran, są to osoby, które już tyle Dakarów
przeciągnęły, że tak naprawdę możemy poczekać teraz, spokojnie potupać nóżką. Może ktoś zechce jeszcze raz zobaczyć metę w Dakarze. Spróbujemy wtedy pomóc. Dobrze, ale mówiliście też na konferencji o innych projektach, które będziecie realizować w trakcie przerwy między Dakarem 2010 a 2011. No to jest projekty ekstremalne. Każde ekstremum kogoś takiego jak ja jest mile widziane. Są pomysły, jest jakiś budżet na to i chcielibyśmy też być może zainwestować w inne kierunki ekstremalne. To co powiedział Robert, pływanie. Ja go namawiam oczywiście na kolejny Dakar, jeśli on wróci do Afryki, to mam nadzieję, że w tej załodze, czyli ja i Robert, pojedziemy jeszcze raz. To jest chyba, w jego przypadku jest to niezbędne. Jednak afrykański klasyk należy mu się. Niech odpocznie, niech przemyśli sprawę, minie 2 miesiące i pewnie 3 i sam się zgłosi. Co was ciągnie do tego, do rajdu Dakar? Aha, to jest odpowiedź na pytanie. Ja do końca nie wiem, co mnie ciągnie, dlaczego chcę jeździć cały czas w rajdzie, natomiast wiem, że bez tego już nie potrafię żyć. I jak były takie lata, w których nie startowałem, a jechali moi koledzy, to bardzo to odchorowałem.